Pewnego dnia, późnym wieczorem, wracał do domu ociemniały człowiek. Wracał drogą znaną sobie od lat. Kierował się białą laską, która służyła mu pomocą. Ale tego poranka wycięto niedaleko wejścia do jego domu żywopłot, który służył mu zawsze jako punkt orientacyjny. Nie było nikogo w pobliżu, aby zapytać, gdzie się znajduje, bo czuł, że się zgubił. W końcu znalazł się na moście przerzuconym przez rzekę. Tam odzyskał orientację i postanowił zawrócić. Pomagał sobie laską, przesuwając ją po poręczy mostu. I wtem usłyszał kobiecy głos. Pan sobie nie może poradzić? Spytała drżącym głosem kobieta. Podał jej swój adres i nieznajoma podprowadziła go aż do bramy jego domu. Nie wiem, jak mam pani dziękować, odrzekł niewidomy, ale to ja panu powinnam podziękować, powiedziała kobieta. Ten zmieszany, nie wiem, nie rozumiem, dlaczego. Wtedy kobieta w skrócie opowiedziała mu historię swego życia. Przed kilkoma dniami porzucił mnie mój mąż. W chwili, gdy pana spotkałam na moście, szłam właśnie, aby skoczyć z tego mostu i utopić się w rzece. Dzięki panu zaniechałam tego zamiaru. Jeszcze raz dziękuję. Moi drodzy, ta historia pokazuje, jak paradoksalne jest nasze życie. Bardziej ślepą, duchowo nieszczęśliwą była ta widząca kobieta, która chciała popełnić samobójstwo, niż ten ociemniały od urodzenia mężczyzna, który z powodu ślepoty pomylił drogę do swego domu. Ale podobna historia powtarza się bardzo często w życiu wielu ludzi, którzy widzą fizycznie, ale zatracili wzrok swej duszy, są ślepi duchowo. Biedni, nieszczęśliwi są ludzie ociemniali. Nie mogą widzieć piękna otaczającego ich świata. Nie mogą widzieć twarzy kochanych przez nich ludzi. Ale jeszcze bardziej godnymi litości są ludzie, którzy stracili wzrok duszy. Ludzie ślepi duchowo. Faryzeusze. Faryzeizm jako ślepota na Boga wykracza daleko poza karty Ewangelii, chociażby tego dzisiejszego fragmentu. Człowiek jest w stanie z grzesznych odłamków swojego życia skonstruować wysoki, szczelny, nieprzejrzysty mur, spoza którego Bóg będzie niewidoczny. Prawdziwą górę ślepoty, zasłaniającą Boga, nie pozwalającą sięgać wzrokiem w bezkres horyzontu. Największe, najciemniejsze bloki skalne tej góry ślepoty mają na imię pogarda, pycha i nieczystość serca. Spróbujmy się im przyjrzeć teraz, ale przez pryzmat ich przeciwieństw, to znaczy postaw, które czynią człowieka widzącym, otwartym na Boga. Najpierw
postawa szacunku. Chodzi o szacunek wobec świata, drugiego człowieka, przyrody, wszystkiego, co proste, ciche, małe, kruche, wobec tego, co jest, co istnieje. Kto patrzy na świat bez szacunku, osuwa się w cynizm, gorycz, nihilizm, pogardę. Nie dostrzeże, że za delikatną zasłoną świata jest jego król, jego stwórca. Pokora, rozumiana jako poczucie własnej niewystarczalności, skończoności. Człowiek pokorny, odczuwający własną niemoc, będzie zawsze pragnął ubogacenia, udoskonalenia. Taki człowiek jest zdolny do zdziwienia, a to jest zawsze przedsionkiem mądrości. Będzie głodny prawdy, dobra, piękna. Będzie pragnął Boga. Bez pokory Bóg wydaje się niepotrzebny, bo przecież ja już wszystko wiem, ja już wszystko mogę. Sam dla siebie jestem Bogiem. I czystość serca. Nieczystość jest przekreśleniem siebie. Ktoś daje siebie drugiemu w swej najintymniejszej tajemnicy, ale jakby poza sobą, bez intencji całkowitego i prawdziwego oddania się, to znaczy bez intencji trwałego i obiektywnego związku. Daje siebie na niby. I to jest w sumie kłamstwo, zdrada samego siebie, przekreślenie własnej, ale i tego drugiego człowieka godności. Bo znak sugeruje więcej niż znaczy. Konsekwencją jest wewnętrzne zakłamanie, zabrudzenie serca, które staje się niezdolne do uchwycenia czystości i pełni prawdy Boga. Człowiek jest wtedy jak pęknięte lustro, niezdolny do odbicia światła w sposób czysty. Tylko czyste serce zdolne jest dostrzec Boga, spostrzec ślady Boga rozsiane w świecie i we własnej duszy. Moi drodzy, tak więc dzisiejsza Ewangelia uwrażliwia nas na podstawowe nastawienie chrześcijaństwa, pragnienie ostatecznego celu człowieka, który jest umieszczony w przyszłości, na pragnienie pełnego zjednoczenia z Bogiem, pragnienie nieba. Zasadniczo w każdym z nas, na jakimś poziomie i w jakim stopniu toczy się ten spór ślepoty i widzenia Boga, starego i nowego. Stare są różnego rodzaju zadry, pamięć niepowodzeń, zranienia, obwinianie i poszukiwanie winnego. A nowym jest próba tworzenia przyszłości. Nastawienie na przyszłość jest wtedy nam potrzebne, bo w tej przyszłości jest nasz cel. Wspólny dom u Boga. W centralnym punkcie dzisiejszej liturgii słowa stoi niewidomy, ale i stoi nasz Pan, Jezus Chrystus. Między nimi nawiązuje się nić miłości i porozumienia.
Ten niewidomy człowiek wie, że Jezus może pomóc. A Jezus wie, że ten człowiek potrzebuje tej pomocy. Ale są jeszcze inni bohaterowie dzisiejszej Ewangelii. Ci pytają, kto zgrzeszył, kto jest winien, jak to możliwe, że niewidomy od urodzenia nagle przejrzał. Jak to możliwe, żeby zwykły gest nałożenia śliny i błota, kontakt z innym człowiekiem sprawiły, że odzyskuje wzrok. Moi drodzy, bo spotkanie z Jezusem pozwala przejrzeć, otwiera oczy. Po spotkaniu z Jezusem zwiększa się wrażliwość na otoczenie. Zaczyna się widzieć sprawy we właściwym świetle. Widzi się więcej. Różnie można na podstawie dzisiejszej Ewangelii opisywać skutki spotkania z Jezusem. Ale jedno jest pewne. Człowiek przestaje widzieć po staremu. Zaczyna widzieć po nowemu. Przestaje tak bardzo pytać o przyczyny, o przeszłość, pochodzenie, a zaczyna pytać o cel. Dlatego też, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną i przywróć wzrok mej duszy. Powinien wołać człowiek opętany przez różne nałogi, alkoholu, narkotyków, telewizji, seksu. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nami i przywróć wzrok naszej duszy. Powinniśmy wołać my, gdy dokuczają nam pokusy i namiętności, gdy zżera nas pycha i nienawiść do ludzi, kiedy sami nic dobrego nie czynimy, a krytykujemy tych, którzy to dobro czynią. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nami. Przywróć wzrok naszym duszom i spraw, abyśmy przestali być duchowymi ślepcami. Amen.